Numer 6. Dawid Mora. Zawodnik Fenu kreowany był swego czasu na gwiazdę tej organizacji. Pierwszy pojedynek w MMA stoczył w 2014 roku i łącznie zawalczył 4 razy, z czego 3-krotnie we wspomnianym Fenie. Zawodnik wagi ciężkiej zwyciężył 3 pojedynki, m.in. z Michałem Wlazło. Po raz ostatni pojawił się w klatce w marcu 2015 roku. 2 września 2016 internet obiegła informacja o śmierci 31-latka. Ciało Dawida, który popełnił samobójstwo strzelając do siebie z broni palnej w usta, zostało znalezione w mieszkaniu w Zielonej Górze. Tuż przed śmiercią w jego mediach społecznościowych pojawił się tajemniczy wpis: kto pragnie posiąść wiedzę o samym sobie, pragnie śmierci. Zawodnik 24 września, czyli 3 tygodnie po tym tragicznym wydarzeniu, miał stoczyć walkę w kickboxingu na gali Makowski Fighting Championship. Numer 5. Dawid Żywica. Zawodnik ze Szczecina rozpoczął karierę MMA w 2010 roku. Był mistrzem organizacji PLMMA w kategoriach muszej i koguciej. Stoczył łącznie 18 pojedynków, z czego wygrał 10 i mierzył się z takimi rywalami jak Krzysztof Klaczek czy Kamil Selva. 4 marca 2017 roku 25-latek miał przystąpić do obrony pasa w starciu z Mikołajem Kałudą, jednak do walki nie doszło z powodu śmierci Dawida. 26 grudnia 2016 roku około godziny 10 ciało zawodnika, który spędzał święta w rodzinnym domu, zostało znalezione w wannie przez jego domowników. Jak podają media, prawdopodobną przyczyną zgonu był niewykryty wcześniej problem zdrowotny. Numer 4. Patryk Nowak. Zawodnik reprezentujący klub Ancos pierwszy zawodowy pojedynek stoczył w 2016 roku. Po 4 wygranych podpisał kontrakt z Fenem, gdzie walczył m.in. z Piotrem Halmanem czy Marianem Ziółkowskim. Stoczył łącznie w MMA 8 pojedynków, z czego zwyciężył 5. Po raz ostatni zawalczył w październiku 2020 roku na gali Babylon. W marcu zeszłego roku na profilu organizacji Fen pojawiła się informacja o śmierci Patryka. Ciało 31-letniego zawodnika zostało znalezione w jego mieszkaniu w Anglii. Przyczyny śmierci nie zostały podane do wiadomości publicznej. Menedżer zawodnika Artur Gwóźdź powiedział, że jego podopieczny nie wykazywał żadnych problemów zdrowotnych. Mieliśmy plany, żeby zawalczył jeszcze w tym półroczu. Rozwijał się w treningach personalnych, nie miałem żadnych informacji, które by mogły na coś takiego wskazywać. Niestety sportowcy mają to do siebie, że ich organizmy czasem są do granic możliwości eksploatowane i potem się niestety w młodym wieku coś dzieje. Ostatnio była gala Babilonu, na której dałem mu szansę. Niestety tam przegrał, ale był ambitny, chciał się rozwijać, był dobrym człowiekiem, miał pasję, hobby, jakim były psy, zwierzaki. Także myślę, że takich ludzi nie powinno się zabierać, ale niestety taki jest ten świat, takie jest życie, że nie znamy dnia ani godziny. Numer 3. Mateusz Łazowski. Zawodnik, który trenował w Warszawie, pierwszy pojedynek w MMA stoczył w 2017 roku. Zawalczył łącznie 6 razy, z czego wygrał 3-krotnie. Występował w takich organizacjach jak FEN, Babylon czy ACA i skrzyżował rękawice m.in. z Marcinem Sianosem, Adamem Pałaszem czy aktualnym zawodnikiem KSW Przemysławem Dzwoniarkiem. Ostatni pojedynek stoczył we wrześniu 2021 roku na gali Babylon MMA. 13 listopada zeszłego roku Tomasz Babiloński poinformował o tragicznej śmierci zawodnika, do której doszło w Górach Tatrach podczas przygotowań Łazowskiego do kolejnej walki. 35-letni zawodnik zmarł na skutek upadku z wysokości. Ratownicy zostali zawiadomieni przez widzących wypadek turystów wspinających się na szczyt. Numer 2. Mariusz Linke. Utytułowany zawodnik brazylijskiego jiu-jitsu i pierwszy posiadacz czarnego pasa w tej dyscyplinie w naszym kraju, pierwszy pojedynek w MMA stoczył w 2001 roku. Zawalczył 16 razy, z czego 11 starć zakończyło się na jego korzyść. Skrzyżował rękawice m.in. z członkiem legendarnej rodziny Gracie, Gregorem. Ostatni pojedynek stoczył w 2013 roku w wieku 44 lat. Od wielu lat realizował się jako trener z dużymi sukcesami, a jego podopiecznym był m.in. Roman Szymański. Mariusz Linke zmarł 30
maja 2022 roku. 52-latek zmagał się z zakażeniem gronkowcem, które wywołało zapalenie mięśnia sercowego. Numer 1. Rafał Moks. Jeden z flagowych reprezentantów klubu Berserkers, Team Szczecin, rozpoczął karierę MMA w 2007 roku. Zawodnik jest pierwszym mistrzem kategorii średniej rosyjskiej organizacji M1. W 2011 roku podpisał kontrakt z KSW i stoczył tam łącznie 8 walk, z czego wygrał 4. Walczył m.in. z takimi zawodnikami jak Borys Mańkowski, Aslambek Saidow czy Marcin Naruszczka. Jego pojedynki były zazwyczaj widowiskowe, co potwierdza fakt, że czterokrotnie zdobywał bonusy za poddanie bądź walkę wieczoru. Ostatni raz pojawił się w klatce w maju 2016 roku na gali KSW 35, wygrywając decyzją sędziowską z Robertem Radomskim. Dwa lata później został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się rozbojami, wymuszeniami pieniędzy, pobiciami i praniem brudnych pieniędzy. Na początku zeszłego roku opuścił areszt i jego trener Piotr Bagiński poinformował o powrocie Moksa do treningów. Kilka dni później szczecinianin wznowił aktywność w mediach społecznościowych i ogłosił powrót do startów. Zawodnik był gościem na gali KSW 61, gdzie zdradził, że będzie rozmawiał z szefami organizacji o powrocie do współpracy. Pod koniec 2021 roku KSW ogłosiło, że Mox zmierzy się z Kacprem Koziorzębskim na pierwszej gali w 2022 roku, która odbywała się w rodzinnym mieście Rafała w Szczecinie. Ostatecznie berserker doznał kontuzji i do pojedynku nie doszło. W piątek 18 listopada około południa internet obiegła informacja o śmierci Rafała Moksa, którą jako jeden z pierwszych przekazał na Twitterze Maciej Turski. Dochodzą dramatyczne informacje ze Szczecina. Rafał Moks nie żyje, zdecydowanie za wcześnie. Przyczynę śmierci na swoim Twitterze podał dziennikarz Daniel Trzepacz. W dniu 18 listopada 2022 roku o godzinie 5:50 w Szczecinie przy ulicy 9 Maja 1 ujawniono leżące na ziemi ciało Rafała Moksa, były zawodnik KSW, lat 36, zamieszkały w Warzymicach. W toku przeprowadzonych czynności ustalono, że prawdopodobną przyczyną zgonu jest skok z wysokości.